Proszę Państwa, wpłynęła do mnie autopoprawka pana burmistrza odnośnie wieloletniej prognozy oraz zmian w budżecie. Pan burmistrz zlecił mi przygotowanie autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej. Te zadania inwestycyjne, które pan burmistrz proponuje do budżetu, to jest przebudowa nawierzchni ulicy Jana Sosnkowskiego 1 100 000 zł, przebudowa nawierzchni Alei Lipowej w Ostródzie 900 000 zł i rozbudowa ulicy Stefana Batorego w Ostródzie 1 000 000 zł. Ja bym potrzebowała wyjaśnienia, co w ramach tych 100 000 i w ramach tego 1 000 000, o które zwraca się pan burmistrz w autopoprawce, miało być zostać zrobione. A dlaczego? Ja chciałabym się dowiedzieć, ale przede wszystkim chcieliby się dowiedzieć mieszkańcy Batorego, którzy nas słuchają i którzy są bardzo zaniepokojeni tym, co już na ulicy Batorego zaczęło się dziać, ponieważ tam pojawiły się jakieś pierwsze prace i w trakcie rozmów z osobami, które tam jakieś działania już podjęły na tej ulicy Batorego, oni dowiedzieli się, że ma zostać zrobiony łącznik, ulica pomiędzy ulicą Batorego a ulicą Pionierską. W związku z tym, ponieważ już nauczeni doświadczeniem i skonsolidowani przy okazji budżetu obywatelskiego od razu wzięli sprawę w swoje ręce i skonstruowali protest i zebrali podpisy. Więc ja, panie przewodniczący, pozwolę sobie treść tego protestu przeczytać, jeśli nie macie nic przeciwko, bo myślę, że to jest ważne to, co oni napisali, bo mieszkańcy wiedzą, czego chcą. Protest mieszkańców przeciwko przedłużeniu ulicy Batorego i połączeniu z ulicą Pionierską. My niżej podpisani mieszkańcy ulicy Batorego, Pionierskiej i okolicznych, zaniepokojeni rodzice, dziadkowie, opiekunowie, zgłaszamy stanowczy sprzeciw wobec planów budowy ulicy łączącej ulicę Batorego z Pionierską. Apelujemy, aby zaniechano jakichkolwiek planów związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem. Zaledwie kilkanaście dni temu zakończyły się prace związane z budową placu zabaw ekipy z bagien. Plac zabaw cieszy się rosnącą popularnością i intensywnie użytkuje go wiele osób, odwiedzają go grupy szkolne, przedszkolne, mogą się tam bezpiecznie bawić. Budowa drogi w tym miejscu, a w następstwie wzmożony ruch kołowy, stoi w sprzeczności z założeniami zrealizowanego w tym miejscu projektu z budżetu obywatelskiego Bezpiecznej Zielonej Przystani dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Trzeba podkreślić, że łączenie ulic powinno być poprzedzone analizą ruchu. Należy wiedzieć, jak zmieni się ruch, jaki będzie to miało wpływ na inne rzeczy, na przykład stare kamienice przy ulicy Batorego. Czy taka analiza została przeprowadzona? Komu, gdzie i kiedy została przedstawiona? Rodzi się więc pytanie, jaki jest prawdziwy cel łączenia tych ulic? Planowana budowa drogi byłaby niepotrzebną ingerencją w ograniczone zielone tereny naszego miasta. Lokalne mokradło to ogromny naturalny zbiornik retencyjny, klimatyzator dla tej części naszego miasta. Nasza wspólna, niezwykle cenna przyrodniczo przestrzeń. Mieszkańcom ulicy zależy, aby ten teren pozostał terenem zielonym. Planowane działanie jest wbrew szeroko pojętemu interesowi społecznemu. Jako mieszkańcy ulicy Batorego przypominamy, że zawsze w swoich prośbach, apelach i podczas rozmów wnioskowaliśmy jedynie o wykonaniu remontu ulicy Batorego. Nigdy nie było mowy o połączeniu jej z Pionierską. Nadmienić należy, że mieszkańcy innych części miasta domagają się zrobienia ulic tam, więc należałoby wsłuchać się w potrzeby społeczności. Na przykład mieszkańcy kamienicy przy ulicy Listopada 47 nie mają w ogóle dojazdu. Mając powyższe argumenty na uwadze, liczymy, że przewodniczący Rady Miejskiej oraz Rada Miejska podejmą stosowne kroki mające na celu zaniechanie tych planów. I tutaj dołączono w ciągu kilku dni 76 zebranych podpisów. I teraz właśnie pan Łukasz zdążył w tym czasie do nas dotrzeć spokojnie, więc poprosimy o wyjaśnienie. Proszę bardzo, panie naczelniku. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, więc jakby ulica Batorego i jej bieg, no tak jak spojrzałem w dokumenty urbanistyczne od 98 jest przedstawiona jako ulica łącząca z Pionierską, więc jakby to nie jest jakieś nowum, że ta ulica kiedyś tam powstanie i będzie tak połączona. Natomiast no, dlaczego teraz? No, wynika to z kilku powodów. Mianowicie wciąż walczymy z niedostateczną ilością miejsc postojowych wokół targowiska i z klinowaniem się. No, taki był wniosek burmistrza, żeby, że tak powiem, kompleksowo podejść do ulicy Batorego. No i taki wniosek procedujemy. Właśnie dlatego w toku konsultacji międzyklubowych i proszę państwa, dlatego właśnie, żeby nie robić problemu mieszkańcom ulicy Batorego, nie zgodziliśmy się na przekazanie 1 000 000 zł na tę inwestycję i nie zgodzimy się też tutaj na tą autopoprawkę pana burmistrza, która by do tego zmierzała. Ale mam konkretne pytanie do pana naczelnika. Czy zgadzając się na te 110 000 z około kanałowych, czy na co te pieniądze konkretnie miałyby być przeznaczone? To jest tylko utworzenie zadania w budżecie? Czy my nie otwieramy puszki Pandory?
Znaczy, pierwsza rzecz, którą warto tutaj podkreślić, jest taka, że gdybym przeprowadził ankietę wśród radnych, co się kryje pod nazwą tej inwestycji, to wydaje mi się, że nikt albo niewiele osób powiedziałoby z całą pewnością, że chodzi między innymi o połączenie ulicy Batorego z Pionierską. I to jest dziwne, no bo mówimy o inwestycji za 1 000 000 złotych, a dowiadujemy się o tym jakoś tak dziwnie, pokątnie i nie mamy świadomości. Druga rzecz, stanowisko tych mieszkańców jest konkretne i zdecydowane. Nie chcą tej drogi poprowadzonej ścieżką rowerową i pieszą. Nie chcą i to jest zrozumiałe. Wyobraźcie sobie, każdy, kto był na ulicy Batorego, ta droga Batorego idzie wzdłuż okien. Tam jest 2 metry od okna. I teraz, jeżeli to jest droga dojazdowa do posesji, to jest okej. Natomiast jeżeli to miała być droga tranzytowa, to już nie jest okej. Dalej, nie rozumiem logiki, która kieruje tutaj tym pomysłem. Jeżeli brakuje nam miejsc parkingowych, to proszę mi wytłumaczyć, jak droga przejazdowa tranzytowa rozwiązuje problem miejsc parkingowych. I interesuje mnie oczywiście to samo pytanie. Co się stanie w sytuacji, kiedy przegłosujemy te 100 tysięcy? Czy ta inwestycja w tym wymiarze będzie kontynuowana? Bo ja też jestem przeciwny. Jeśli chodzi o część ulicy Batorego, która jest objęta dofinansowaniem, które otrzymał Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, to tak jak ja tutaj części radnym już mówiłam wcześniej, jest to wniosek, który obejmuje 7 dróg w 7 samorządach. Jeśli chodzi o miasto, obejmuje on przebudowę nawierzchni istniejącej ulicy Stefana Batorego w Ostródzie, tak? I o tyle jest to ważne, że rezygnacja któregokolwiek z tych 7 samorządów powoduje utratę dofinansowania, bo to wszystko mamy ujęte w jednej promesie inwestycyjnej. Dziękuję bardzo. Pan naczelnik, proszę. Szanowni Państwo, nie ukrywam, ja z tą informacją zmierzyłem się dopiero dzisiaj. Gdzieś po prostu ktoś mnie zaczepił i powiedział, że mieszkańcy nie zgadzają się po prostu z takim podejściem. No i powiem w ten sposób, no ja słucham ludzi i przeanalizujemy to. No.